W Greenkanu wnętrza dziś temat pół żartem, pół serio. Trochę się pośmiejemy, ale tak naprawdę to będzie taki temat zahaczający. O co pary się kłócą, jeżeli chodzi o temat wnętrz? O tym za chwilę. Witajcie na pokładzie Greenkanu. Zaczynamy! W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o harmonijnych wnętrzach, o tym, co warto zrobić, żeby się super dobrze, przyjemnie czuć we własnym wnętrzu, co ewentualnie może nam przeszkadzać i o takim wyłapowaniu tych elementów, które po prostu tak źle na nas wpływają, że my się we własnych domach niekoniecznie komfortowo czujemy. Dziś trochę ten temat pociągniemy, ale w ogóle z zupełnej strony i od razu na początku tego filmu bardzo, ale to bardzo Was proszę, żebyśmy się trochę pobawili w takich narratorów, żebyście Wy poopowiadali mi, jak to było u Was, jak u Was wyglądał proces decyzyjny przy tworzeniu wnętrza, bo jeżeli my jako para wprowadzamy się, czy budujemy, nie wiem, dom, czy wprowadzamy się do jakiegoś mieszkania, no to następuje kilka takich etapów, gdzie jest konfrontacja dwóch stron, gdzie świat żeński i świat męski, energia żeńska i męska, niekoniecznie związana z płcią, bo wbrew pozorom, słuchajcie, my mamy taki stereotyp, że kobiety to są takie i takie, mężczyźni tacy i tacy, a moje doświadczenie pokazuje mi, że te wybory życiowe i sięganie na przykład po jakąś określoną kolorystykę czy styl niekoniecznie ma... jest tylko i wyłącznie związane z płcią. Będziemy więc dziś rozmawiali o tej energii żeńskiej, męskiej, czyli tej takiej bardzo eterycznej, romantycznej i tej drugiej stanowczej, konkretnej. A Wy sobie dopasujecie, czy to jest o Was, jakby o Waszym związku, partnerstwie, małżeństwie i właśnie proszę Was, żebyście poopisywali, jak to było u Was, jak się dogadywaliście, które obszary, być może te, o których dziś będę opowiadała, jeden na jeden znajdziecie u siebie w Waszym związku, być może było coś innego albo nawet śmiesznego. Czekam na te Wasze opowieści, bardzo, bardzo jestem ich ciekawa. Zazwyczaj, kiedy budujemy wspólny świat, gdzie są dwie strony przecież w trakcie tego budowania, może dojść do takich sytuacji, inaczej dochodzi do takich sytuacji, gdzie trzeba w pewnych tematach osiągnąć jakiś kompromis. Bo bywa tak, że mamy naprawdę zupełnie odmienne zdanie, czy odmienne potrzeby również, jeżeli chodzi o wnętrza nasze, nie wiem, w aspekcie kolorystyki, funkcjonalności, no wielu, wielu różnych rzeczy. I to właśnie o tych tematach chciałabym porozmawiać, na te opowieści od Was czekam i myślę, jestem właściwie przekonana, że jednym z takich najczęstszych obszarów, co do których trudno jest nam się zgodzić i najdłużej się o nich rozmawia, to jest kolorystyka. Kolorystyka, która dla osób eterycznych, bardzo takich wrażliwych, romantycznych i owszem, stereotypowo to kobiety najczęściej sięgają po takie kolory, będzie to kolorystyka właśnie pastelowa, delikatna, taka kojarząca się właśnie z jakąś eterycznością i delikatnym światem. Jeżeli po drugiej stronie mamy osobowość bardzo stanowczą, konkretną, która lubi wyraźne barwy albo potrzebuje wręcz takich konkretnych kontrastów na przykład, no to może dojść do starcia się dwóch światów i trzeba wtedy ponegocjować. Jeżeli osoba bardzo eteryczna będzie próbowała cały dom na przykład albo większość tego obszaru wspólnego typu salon, kuchnia pomalować na pudrowy róż, który ona uwielbia, a ta druga strona niekoniecznie się z tym kolorem identyfikuje lub wręcz źle czuje, no to słuchajcie, no będą to sytuacje, gdzie się ludzie będą musieli jakoś porozumieć i ja wiem z doświadczenia, że bardzo często na tym właśnie poziomie, na tej płaszczyźnie dochodzi po prostu no do niesnasek różnego rodzaju. To samo w drugą stronę, jeżeli ktoś zmusza, by wszyscy domownicy, nie wiem, na co dzień patrzyli na grafitowy kolor ciemny na ścianach, bo ten ktoś lubi taki kolor i uważa, że jest elegancki, bo jest rzeczywiście, no ale muszą wszyscy domownicy, jakby dwie strony na całą w ogóle kolorystykę się zgodzić. I to jest ten pierwszy obszar, gdzie widzę, no myślę, że duże pole do tego, żeby powstawały właśnie różne niesnaski, kłótnie może czasami, albo wręcz zgniłe kompromisy, bo to, że obie strony na coś się zgodzą, ale do końca nie są zadowolone właśnie z takiego wyboru, to nie oznacza to, że to jest taki kompromis, który zadowala jedną i drugą stronę, a do tego ja zawsze namawiam, żeby
jednak znaleźć takie wyjście, że obie strony będą się w danym wnętrzu czuły. Czyli na przykład w przypadku kolorystyki, że okej, no może nie jest to pudrowy róż, czy tam miętowy, nasz ulubiony kolor dziewczyny, czy jakaś tam inna pasteloza, jak to się mój mąż śmieje, ale z drugiej strony nie będzie to też grafit jakiś tam ciężki, czy czerwień na przykład, czy czarny na przykład kolory, a jakiś naturalny, beż na przykład, jasna szarość, ciepła, która będzie miła dla jednej i dla drugiej osoby. Jest drugi również taki obszar, bardzo mocno powiązany z kolorystyką i on się nazywa styl, styl wiodący we wnętrzu. Ja bardzo wiele wnętrz widziałam, wiecie o tym, że my podróżujemy, nagrywamy też dla Was różne domy. Mieliśmy nawet taki jeden odcinek, podlinkuję Wam go gdzieś tutaj, właśnie gdzie połączono przepięknie świat męski, świat żeński i gdzie no, właściciele tego mieszkania opowiadają o tym, które obszary u nich w domu były właśnie takie bardzo mocno negocjowalne. I ten odcinek właśnie pokazuje, jak dochodzili wspólnie do konsensusu, do tego stanu, gdzie oboje się dobrze czuli we wnętrzach. Ale bywa często tak, że znowu przykładami się posłuszmy, że jedna strona, ta bardziej eteryczna, w żeńskiej powiedzmy energii, taka, która lubi bardzo klasycyzujące wnętrza w obłych kształtach, te style klasyczne w ogóle są takie bardzo eleganckie i mogą być bardzo romantyczne, tak to nazwę. Męska energia niekoniecznie lubi takie kształty. Męska energia to są proste formy, minimalizm. Ja się bardzo często śmieję na przykład do mojego męża, że on gdyby mógł dokonywać wyboru, to byłoby to wszystko do pionu i do poziomu i nic innego obłego wokoło. Ja jestem osobą, która owszem lubi proste kształty, ale lubię też jednak ocieplać wnętrze i wprowadzać taki element klasyczny na przykład. W wielu małżeństwach i w związkach generalnie bywa tak, że przy momencie wybrania stylu głównego całego pomieszczenia dochodzi właśnie do takich trochę przepychanek, do negocjacji, które się czasami nie kończą albo bardzo długo są przedłużane, bo właśnie obie strony nie mogą tego konsensusu osiągnąć po prostu. I myślę, że to może być taki obszar właśnie, który może wzbudzać bardzo dużo emocji i który, jak już na końcu się osiągnie ten kompromis, taki dobry kompromis dla obu stron, to może wyjść naprawdę super wnętrze. Ten film, o którym Wam mówiłam, jest świetnym przykładem na to, że gdzieś jedna strona się pochyli, druga i powstaje przepiękne wnętrze eklektyczne na przykład, które ma gdzieś konotację w jedną albo w drugą stronę, jeśli chodzi o styl, ale jednak obie strony się tam bardzo dobrze czują. Tego zresztą życzyłabym wszystkim osobom, które zaczynają urządzać swoje wnętrze, żeby właśnie na tym etapie pozostali. Trzeci taki obszar, słuchajcie, który widzę, który może być w przypadku dwóch energii życiowych właśnie obszarem wywołującym kontrowersje, to jest obszar związany z estetyką i funkcjonalnością. I tu, słuchajcie, jest troszeczkę o tyle trudny temat, bo nie jest to w ogóle mierzalne i trudno po jakieś konkretne przykłady sięgnąć. Dwa może takie podam, które mi na dzień dobry po prostu przychodzą do głowy. Na przykład, że jedna strona, ta bardziej taka konkretna, lubi funkcjonalne wnętrza, lubi, gdzie coś wypełnia jakąś funkcję, rzadziej patrzy na estetykę. Tak jakby ta estetyka jest dla tej strony w ogóle albo nieważna, albo tak mało istotna, że w ogóle na nią nie patrzy. A druga strona, ta bardziej właśnie taka wrażliwa, uduchowiona, z artystycznym wręcz podejściem do wnętrz, będzie patrzyła bardziej na to, żeby to wnętrze miało harmonię w sobie. Prawda? Przepraszam, nie wyłączyłam telefonu. Żeby miało harmonię w sobie, żeby było bardzo dla niej ładne, żeby jej się dobrze w tym czuła. Jakieś aspekty funkcjonalne nie do końca będą, powiedzmy, tutaj priorytetowe. No i teraz, najlepszym wyjściem byłoby, żebyśmy te dwa światy połączyli, tak? Czyli jeżeli ktoś chce mieć telewizor bardzo duży na środku salonu, naprzeciwko kanapy, bo on sobie lubi coś tam pooglądać, no to może warto porozmawiać, czy ten telewizor musi być akurat w tym miejscu, czy mamy szansę gdzieś w innym miejscu, w ogóle innego zaaranżowania tej przestrzeni, żeby ten czarny monitor nie był punktem głównym na przykład wnętrza. Jeżeli w kuchni ktoś chce mieć, nie wiem, blaty powiedzmy marmurowe,
które przepięknie rzeczywiście wyglądają, ale są trudne, jeśli chodzi o funkcjonowanie, o plamy, o takie, wiecie, zwykłe, codzienne gotowanie, to może warto zastanowić się nad tym, żeby owszem, estetyczny taki aspekt w kuchni pozostał, ale jednak blaty wymienić na zastępcze formy, które również są bardzo estetyczne, ale będą o wiele bardziej funkcjonalne. I takich przykładów można mnożyć tutaj w każdej rodzinie, jakby i w każdym związku, ta estetyka i funkcjonalność będzie w czym innym się objawiała, no bo my mamy różne potrzeby też jako ludzie. Ja zaznaczam tylko ten temat jako taki, myślę, że bardzo, bardzo ważny i będący często takim ogniskiem zapalnym w momencie, kiedy myślimy o naszych wnętrzach. A kolejnym tematem, który wydaje mi się, że też jest właśnie takim tematem wywołującym dyskusję, to jest temat ilości rzeczy. Zbieractwo, trzymanie rzeczy. I tu już nie będę się energiami posługiwała, że żeńska czy tam eteryczna to jest taka, ta konkretna to jest taka, bo myślę, że chyba nie do końca można to tak skwalifikować. Ani też nie chciałabym stereotypowo potraktować jakby tego tematu. Istnieje po prostu grupa ludzi, dla których ilość rzeczy i to, żeby te rzeczy były przy nich, jest dość ważne i istotne. I to nie jest tak, moi mili, że to tylko panie mają takie tendencje, że lubią sobie mieć przy dasi dużo, że dużo rzeczy jest w szufladach, że tam, nie wiem, w piwnicy coś tam one zbierają, kitrają, jak to mówi mój nastolatek. Bo bardzo często, słuchajcie, ja widzę, że panowie również mają takie predyspozycje, że w garażach mają swoje przy dasie w postaci elektroniki najróżniejszej albo właśnie rzeczy, których ja nawet nie umiałabym nazwać, które uważają, że im się kiedyś będą przydawały. To może być najróżniejsze zbieractwo, bo my teraz mówimy o takich przydasiach, wiecie, bierzesz to do ręki i nie wiesz do końca, co to jest, ale ja mam na myśli również takie rzeczy, takie zbieractwo jak kolekcje. Kolekcje, które dla nas są ważne i które my lubimy sobie mieć, typu, nie wiem, 1 500 000 2 900 filiżanek, które fajnie, żeby były w ogóle na wierzchu, żebyśmy mogli sobie na nie patrzeć, albo płyt na przykład, tak, muzycznych, albo nie wiem, jakieś tam retro rzeczy, które dla nas są ważne, dla tej drugiej strony niekoniecznie. I tu też nam się takie dwa światy troszeczkę mogą zderzyć, minimalisty i osoby, która lubi obfitość i dużą ilość elementów w przestrzeni. I tu znowu mamy energia żeńska, energia męska, ale nie w takim właśnie aspekcie podziału na płci, tak jak mówiłam od razu na początku tego odcinka, tylko bardziej w takim aspekcie naszych ludzkich potrzeb. No i co, jak się takie dwa światy zderzają ze sobą? Jak minimalista, minimalistka pokochał kogoś, kto właśnie kocha swoje kolekcje, ma wszystkie przydasie świata, jakie tylko może mieć i nie jest w stanie się z nimi rozstać. Jak te dwa światy pogodzić? I wierzę w to, słuchajcie, naprawdę, że pary takie, gdzie są tak bardzo odmienne potrzeby, jeśli chodzi o ilość rzeczy, mogą się kłócić i może na tym polu dochodzić do takich powracających niesnasków i emocji ogromnych, jeżeli czegoś z tym nie zrobią. Czekam na Wasze opowieści, czy Wy macie w ogóle, albo widzieliście w swoim życiu właśnie tego typu konflikty, może za dużo powiedziane, ale właśnie takie sytuacje, gdzie się takie dwa światy bardzo różne spotykały i czy zechcecie nam opowiedzieć o tym, być może sami to przeżywacie na przykład. Na końcu zostawiłam sobie, słuchajcie, temat, który myślę, że w wielu związkach i w wielu energiach może być tematem takim właśnie gdzieś wywołującym zgrzyty, czyli sprzątanie. A mówiąc o sprzątaniu, bardziej mam na myśli w ogóle podejście do tego, co trzeba sprzątać, jak trzeba sprzątać, co to znaczy czysto, a co to znaczy niekoniecznie czysto. I wiem, że w tym momencie na bank wielu naszych widzów się uśmiecha pod nosem, bo często jest tak, że w związkach dwie połówki mają po prostu do tego bardzo różnorodny stosunek. To, co dla kogoś oznacza czysty dom, dla tej drugiej strony to już będzie jakaś sterylność, taka naprawdę wzbudzająca niepokój. Śmiechem, żartem, ale może tak rzeczywiście być. Są ludzie, którzy potrzebują tak sobie od początku ten dom zaprojektować, stworzyć, żeby tego sprzątania było jak najmniej, bo tego nie cierpią na przykład.
Czyli oznacza to zazwyczaj mało ilość rzeczy, mało ilość dekoracji, mało ilość mebli i w tych samych miejscach, żeby łatwo tam było to ogarniać. Generalnie ułatwianie sobie życia pod tym kątem. Są ludzie, dla których nie jest to takim problemem i wolą mieć więcej dekoracji, poduch, nie wiem, jakichś właśnie pledów, rzeczy dekoracyjnych, bo oni spokojnie zakładają, że po prostu trzeba to będzie podnieść i co jakiś czas sprzątnąć, no nie wiem, jakoś się zająć tymi danymi rzeczami w konkretny sposób. Myślę, że ten temat też może wzbudzać dyskusje w związkach i ten świat z energią żeńską, taką skupioną na dbaniu o domu i zakładającą, że będzie tam dużo rzeczy właśnie takich, które nam tworzą przytulność, może się zderzyć ze światem męskim konkretnym, który zakłada, że żadnych rzeczy, które by właśnie były kurzołapkami, jak ja to mówię, durnostojki, kurzołapki, często się mówi na tego typu ozdoby, że tego ma po prostu nie być. Ci z Was, którzy są na etapie wprowadzania się gdzieś albo budowania tej swojej nowej przestrzeni, ciekawa jestem, czy wszystkie te punkty sobie odhaczyliście, po prostu to mam załatwione, tego u nas nie ma, tego na pewno u nas nie ma, no dobra, tu może coś jest. Też jestem ciekawa właśnie, czy są w ogóle wśród naszych widzów takie osoby, których w ogóle ten temat nie dotyczy i żaden z tych punktów nie był nigdy w ich związku. Napiszcie mi o tym, jestem bardzo, bardzo ciekawa, a dla tych z Was, którzy myślą sobie, że jednak może być temat na rzeczy, albo wyraźnie widzą, że rzeczywiście jakieś tam obszary, o których dzisiaj rozmawialiśmy, też są u nich, to może to będzie fajny odcinek i dobry film do tego, jakby prowadzący do tego, żeby zastanowić się, jak jednak ten kompromis można osiągnąć, bo to, że można, po pierwsze w to wierzę, po drugie ja jestem osobiście takim, myślę, że naocznym przykładem, że można dojść do tego porozumienia i naprawdę stworzyć wnętrze, gdzie wszyscy dosłownie domownicy się bardzo fajnie czują. Jeśli macie swoje sposoby na to, właśnie jak taki dom stworzyć, też czekam na te Wasze podpowiedzi dla naszych widzów. Mam nadzieję, moi mili, że dziś się troszeczkę uśmiechnęliście pod nosem, że ten odcinek był taki trochę pół żartem, pół serio. Nie chciałabym, tak jak powiedziałam na początku, stereotypami traktować płcie w tej chwili, bo to nie o to chodzi i myślę, że to bardziej o energię chodzi nasze, tak? Jakby, że my, każdy z nas ma inne potrzeby jako człowiek, każdy z nas wyszedł z innego domu, jest do czegoś innego przyzwyczajony, ma też swoje nawyki. Bardziej mówiłam o tym, co się dzieje, jak się dwa światy spotykają, takie naprawdę bardzo różnorodne, z różnymi potrzebami. Mam nadzieję, że ten odcinek po pierwsze trochę rozrywki Wam dostarczył, po drugie, że może jednak zostawił takie ziarenko do przemyślenia. Napiszcie mi, podzielcie się tymi swoimi odczuciami, swoimi historiami, czekam na nie. Za dziś bardzo, bardzo Wam dziękuję i co? Do następnego odcinka, tak myślę, będę się już dzisiaj żegnała. My się widzimy tradycyjnie już niebawem. Zostawiam Wam jeszcze gdzieś tu z boku, w tej chwili wjeżdżają kolejne karty z wnętrzarskimi odcinkami. Jeżeli macie ochotę zostać ze mną dłużej, to jeszcze możecie sobie w nie kliknąć. Za dziś dziękuję.